Hej! Zapraszam Was dzisiaj na 7 sposobów na radzenie sobie z przetłuszczającą się skórą głowy i włosami. Przetłuszczanie się włosów to chyba jeden z najpopularniejszych problemów z włosami, dlatego myślę, że wiele osób znajdzie tutaj coś dla siebie. Jeżeli tak, jeżeli jakieś sposoby podziałają, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. Pierwszy sposób na radzenie sobie z przetłuszczaniem to regularne peelingi skóry głowy. Wiem, że temat już jest bardziej znany i myślę, że więcej się o tym teraz mówi, ale może jeszcze nie każdy wie o peelingach skóry głowy, że coś takiego się w ogóle wykonuje. Zacznijmy od częstotliwości. Moim zdaniem raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie to jest odpowiednia częstotliwość. Jeżeli czujecie potrzebę tego peelingu częściej, to raz w tygodniu będzie ok, ale jeżeli nie, jeżeli to jest taki delikatny problem, to raz na 2 tygodnie w zupełności wystarczy. Jestem zwolenniczką peelingów chemicznych albo enzymatycznych, raczej niż tych mechanicznych. Dlaczego? Mechaniczne peelingi mogą trochę podrażniać skórę głowy i wręcz jakby ją drapać, jeżeli to jest na przykład ten słynny szampon z cukrem, którego no nie polecam zasadniczo. Wtedy może dojść do właśnie jakichś mikrouszkodzeń i czasem, jeżeli problem jest na tle właśnie też bakteryjnym, no to mogą być nieprzyjemne sytuacje, jakieś bardziej sytuacje zakażeniowe, a tego nie chcielibyśmy zdecydowanie doświadczyć. Także jeżeli chodzi o peelingi, przede wszystkim kwasowe i enzymatyczne i coraz więcej takich produktów się już pojawia na rynku, a jeżeli chodzi o takie, które ja mogę polecić, to pierwszy Alpha Farm, on jest z kwasem glikolowym przede wszystkim, a drugi bardziej olejowy to jest salicylol, czyli olej rycynowy z kwasem salicylowym, który jest dostępny w aptece, więc te dwa produkty na pewno znajdziecie. Jeżeli chodzi o kolejny sposób, to jest to glinka. Glinka pomaga ograniczać przetłuszczanie, ponieważ pochłania sebum i też działa regulująco na skórę głowy. Glinkę możemy zastosować jako peeling i wtedy ja najbardziej polecam ten sposób, żeby mieć trochę odżywki bezsilikonowej, dobrej na skórę głowy, maczać palce w odżywce, maczać palce w glince i bardzo precyzyjnie sobie peelingować skórę głowy. Można to robić na sucho i można to pozostawić na 10-15 minut przed myciem, a później normalnie myć głowę. Drugi sposób to jest zmieszanie glinki z szamponem albo z odżywką i to jest sposób dla osób, które no bardziej się spieszą, po prostu bardziej oszczędny, jeśli chodzi o czas i też taki prostszy, bo po prostu mieszamy sobie z szamponem w pojemniczku przed rozwodnieniem i dajemy na skórę głowy. Wiem, że mieszanie szamponu z glinką też wielu osobom pomaga i też producenci oczywiście to zauważyli i stąd na przykład linia z Fitokosmetiku szamponów z glinkami, bo to faktycznie działa. A jest to sposób nie bardzo jakiś inwazyjny, delikatny i też niedrogi, no bo glinki nie są jakimś najdroższym produktem kosmetycznym. Kolejny sposób, czyli już w sumie trzeci, to są zioła. Zioła na skórę głowy też bardzo pomagają ograniczyć przetłuszczanie, pomagają też w odbiciu włosów u nasady, co też wiele osób poszukuje. Tutaj jeśli chodzi o zioła, możemy mieć barwiące, takie jak henna cassia i możemy mieć bezbarwne, takie jak na przykład tulsi, takie jak na przykład głożyna i powiedzmy mniej, jakby mniej barwiące, ale na bardzo jasnych włosach zawsze jest jakieś ryzyko typu brami, typu bringray i na przykład nim. Tutaj jeśli chodzi o przetłuszczanie, to właśnie nim najbardziej bym polecała i możemy wybrać korę lub liście. Przy korze będzie większy ten aspekt peelingujący, przy liściach będzie ten większy aspekt maseczkowy, tak to określę. Więc z ziół możemy robić albo maseczki przed myciem na skórę głowy, mieszając je z żelem lnianym i po prostu aplikując na skórę głowy na jakieś właśnie 20 minut przed myciem, albo po prostu wdrożyć kasjowanie albo hennowanie włosów. U mnie i u Mateusza henna jest super sposobem na to, żeby właśnie ekspresowo odświeżyć skórę głowy i na przynajmniej 2 tygodnie wyregulować przetłuszczanie. Jeżeli na przykład ja uważam, że moje włosy zaczynają się bardziej przetłuszczać, to często jest to znak, że właśnie muszę je pohennować i po takim hennowaniu sytuacja wraca od razu do normy, zwłaszcza jeżeli hennę wymieszam jeszcze z dodatkowymi fajnymi ziółkami. Tutaj mikro uwaga, oczywiście jeżeli chcecie jak najczystszy kolor z henny, to uważajcie na przykład właśnie na brami, ale mi się zdarza mieszać. Kolejny sposób na przetłuszczanie się włosów to olejowanie i tutaj sobie pomyślicie, no bez sensu, włosy się przetłuszczają, a my jeszcze dodajemy olej. No ale właśnie to ma jak najbardziej sens, bo przetłuszczanie to jest często obrona naszej skóry przed tym, że za mocno na nią działamy i nie odpowiednio ją uelastyczniamy i nawilżamy, więc olejując skórę głowy dostarczymy jej tego, czego potrzebuje, czyli właśnie elastyczności, czyli właśnie ochrony takiej izolacji przed utratą wilgoci i dzięki temu być może nam się uda trochę to uregulować.
Tutaj wybierzmy jakiś olej, który też ma dodatkowe właściwości antybakteryjne regulujące, czyli albo olej z nim, który śmierdzi strasznie, albo na przykład olej konopny, albo czarnuszka. Olej z czarnuszki myślę, że tutaj jest świetnym wyborem, bo ma przyjemny dość zapach i faktycznie właściwości bardzo fajnie regulujące. Takie olejowanie wykonujemy przed myciem głowy. Nie siedzimy z tym olejem zbyt długo, żeby nie blokować dostępu powietrza do skóry głowy, więc wystarczy jakieś 20 minut przed myciem. I najważniejsza sprawa, po prostu kluczowa, to jest masaż skóry głowy. I ten masaż z olejem na skórze głowy pomoże nam rozpuścić też nagromadzone sebum i ewentualnie jakieś tam przytkane mieszki, które naprawdę, naprawdę u wielu osób się znajdą. Nawet u mnie, jeżeli sobie przejadę mikrokamerą, to coś się znajdzie, więc też jakby to jest do wszystkich, myślę, ważna sprawa, żeby zadbać o to, by olejując skórę głowy dobrze ją wymasować i po prostu dać temu olejowi zadziałać tak, jak powinien, czyli usunąć całe sebum, ale zostawić warstwę ochronną, jakby takie nawilżenie domknięte, bo nie mogę powiedzieć, żeby olej nawilżał, tylko raczej właśnie chronił skórę przed utratą wilgoci, ale właśnie to chcemy osiągnąć, chcemy po prostu elastyczną i skórę bezpieczną, która nie będzie się stresować, że zaraz tam wyschnięcie i pustynia i nie będzie przez to się nadmiernie przetłuszczać. Kolejna sprawa to jest przerzucenie się na łagodne szampony i ewentualnie na mycie odżywką. Powiązane jest to z poprzednim punktem, czyli tym, że skóra się broni przed tym, że nadmiernie ją wysuszamy i nie dostarczamy jej nawilżenia i domknięcia tego nawilżenia, przez to, że właśnie wytwarza jeszcze więcej tego naturalnego tłuszczu, naturalnego oleju, który ją ma po prostu chronić. Także, żeby nie dostarczać więcej czynników drażniących, przerzućmy się na łagodne szampony bez SLS-less. Dla niektórych będzie to rozwiązanie fajne, żeby mieszać szampon pół na pół z odżywką, jakąś bezsilikonową, prościutką odżywką, albo wręcz przerzucić się na mycie samą odżywką. Tutaj od razu też mówię, że warto jest kontrolować stan skóry głowy, jak ona toleruje mycie odżywką i czy to się po prostu sprawdza. Przy myciu odżywką koniecznie trzeba, znowu jak przy olejowaniu, zwrócić uwagę na bardzo dokładny masaż skóry głowy. Masaż skóry głowy po prostu jest podstawą wszystkiego i wszelkiego włosingu, bo odżywka nie ma aż takiej możliwości dotarcia do chociażby właśnie mieszków, jak na przykład piana, która jakby otacza włosy i te substancje wszystkie pianotwórcze, to jest wszystko po to, żeby szampon nam dotarł wszędzie, ale niekoniecznie jest potrzebne, jeżeli odpowiednio dobrze wymasujemy skórę głowy. Więc masujcie, ile fabryka dała i naprawdę to może przynieść fajne efekty i dodatkowy taki skutek uboczny, no to jeszcze porost, bo pobudzamy skórę głowy do tego, żeby włosy szybciej rosły. Przy wyborze odżywki do mycia głowy zwróćcie uwagę na to, czy ma silikony wysoko w składzie. Jeżeli ma wysoko, to może się niekoniecznie nadawać, a jeżeli ma nisko, to powiem tak, u wielu osób się sprawdza, ale trzeba bardziej jeszcze kontrolować wtedy stan skóry głowy i jeżeli coś jest nie tak, albo regularnie wdrożyć mycie czymś mocniejszym, albo po prostu co drugie mycie, na przykład myć łagodnym szamponem. Kolejna sprawa to takie ciekawe substancje antyprzetłuszczeniowe. Tak jak wspominałam chociażby o oleju z nim wcześniej, to tutaj wrzucę olejek cedrowy i dziegieć do jednego worka. Dziegieć, o nim jest cały film, więc zapraszam tam, produkt suchej destylacji drewna, a olejek cedrowy, no to po prostu olejek cedrowy. Więc obie te substancje wzięłam razem, bo dodaje się je po kropelce dosłownie na porcję odżywki, którą myjecie, albo na porcję szamponu i obie te substancje mogą ograniczyć przetłuszczanie, a dodatkowo dziegieć ogranicza podział komórek, więc po prostu, jeżeli macie problem z łupierzem, to też jest szansa, że jakoś tam fajnie zadziała. No tylko oczywiście niesamowicie śmierdzi, a olejek cedrowy to taki przyjemny, leśny zapach. Kolejny sposób to raczej procedura. Czyli w tych procedurach wróciłabym po pierwsze właśnie masaż, po drugie nie zostawianie miliona lat wszystkiego na skórze głowy, tylko no to 20 minut, pół godziny i wystarczy. A po trzecie chłodna woda na koniec. Chłodna woda pomaga ograniczać przetłuszczanie, pamiętajcie, żeby to nie była lodowata, żeby sobie tam nie robić po prostu przykrości podczas mycia głowy, które ma być przyjemnością, tylko raczej chłodna, nie gorąca, jakby unikamy gorącej wody i unikamy też zakładania ręcznika na głowę po myciu na długo. Najlepiej po prostu tylko odsączyć i zdjąć, albo w ogóle użyć do tego koszulki bawełnianej. Nie trzymamy ręcznika po prostu na mokrych włosach, bo wtedy robi się taki efekt sztucznej sauny, przy skórze głowy wszystko zaczyna pracować i bakterie niestety również, więc tutaj tym bardziej jakby jest to fajne, jeżeli macie na przykład oddzielny ręcznik na
głowę, bo też nie wymieniacie sobie tych bakterii na przykład z twarzy, z ciała, z tymi ze skóry głowy, ale i tak najbezpieczniej po prostu nie używać ręcznika, tylko tej całej koszulki lub, tak jak ja naprawdę najbardziej polecam, jednorazowych ręczników papierowych, także wtedy redukujecie ryzyko do minimum. I ostatni taki trik, u niektórych może się sprawdzić, ja to robię cały czas w zasadzie, ale to z różnych względów, a jest to po prostu podsuszanie tutaj przy skórze głowy nasady włosów po myciu. Ja to robię, ponieważ moje włosy strasznie wolno schną. W ogóle tutaj robiłam taki włosnik i go nagrywałam i one do tej pory są mokre, chociaż już dawno powinny wyschnąć i tak czekałam, czekałam, aż może jeszcze będzie światło, ale niestety już jest ciemno przez to, że tak długo schły, ale nie wyobrażam sobie nie podsuszyć tutaj rejonu przy skórze głowy i dodatkowo u mnie, tak jak też i u niektórych z Was, mam nadzieję, że u niektórych z Was się to sprawdzi, może to pomagać przy redukcji przetłuszczania, bo po prostu też niszczymy jakby środowisko dla bakterii, które lubią wilgoć i ciepło, a jeżeli podsuszymy, no to eliminujemy im tę wilgoć i też ciepło, bo po prostu jak już wszystko tutaj nam się nie kisi przy skórze głowy, to jest też i normalniejsza temperatura. Taka kolejna procedura, kolejny taki trik, więc mam nadzieję, że zrobiłam takie przekrojową analizę tego, co można robić, czego nie robić, jeżeli chcemy ograniczyć przetłuszczanie. Dajcie mi znać, co Wam najbardziej pomogło na przetłuszczanie i oczywiście jeszcze może na sam koniec tutaj uderzę do tego mitu o przetrzymywaniu włosów, bo część osób jakby wyznaje tę zasadę, że jeżeli chcemy, żeby włosy się nie przetłuszczały, to trzeba je przetrzymać, czyli nie myć ile się da, powiedzmy, i później je dopiero umyć i że to tam rzekomo pomoże. Jest w tym jakaś logika, bo chodzi o to, żeby właśnie naturalnie natłuścić skórę głowy, żeby ona się nie broniła bardziej, bo patrz, skórą masz ten tłuszcz, nie musisz się już bronić, coś w tym stylu, ale niestety w ten sposób cały, powiedzmy, złuszczony naskórek, całe sebum, to wszystko jest na naszej skórze głowy i tam po prostu bakterie mają używanie, więc nie jestem zwolenniczką, lepiej jest to wszystko jakby zemulgować olejem przed myciem, po prostu później to umyć, na koniec sobie na przykład, nie wiem, nałożyć po prostu jakąś wcierkę bezalkoholową po myciu, która też może nam pomóc ograniczyć przetłuszczanie i tyle, ale nie przetrzymywać tych nieszczęsnych włosów. Jeżeli potrzebujecie myć codziennie, spróbujcie myć codziennie odżywką na przykład, a może wasza skóra głowy uzna, okej, myję codziennie, ale czymś łagodniejszym, to może ja się nie będę tak bardzo przedłuszczać. Wiecie, o co chodzi. Weźcie po prostu swoją skórę głowy z zaskoczenia, a może to poskutkuje. Także to przetrzymywanie to absolutnie nie, tak na koniec jeszcze wcisnęłam. Także bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że przydatne wskazówki. Dajcie znać, co myślicie, dorzucacie swoje pomysły i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!